Cześć, witajcie na moim kanale 365 dni o piłce. Dzisiaj o właśnie zakończonym spotkaniu pomiędzy Legią Warszawa a Napoli. Wynik 1-4, jest to przykry wieczór dla polskich kibiców, a zapowiadał się tak świetnie. Kilka słów a propos samej Legii, z którymi spotkaliśmy się jeszcze przed spotkaniem, to na pewno temat dwóch oblicz Legii. O tym mówiło się przed samym meczem i pierwsze oblicze to z Ligi Europy, gdzie Legia w roli underdoga broniąca się i czekająca na kontratak i druga oblicze z Ekstraklasy, którą chcielibyśmy oglądać, czyli Legia dominująca, Legia presująca i Legia będąca faworytem w każdym meczu. Spotkałem się z takim hasłem, że rewanż z Napoli w Lidze Europy to mecz nie o styl, a o punkty. Punkty niezbędne do awansu z grupy. Wydaje mi się, że jakaś myśl w tym jest, ale w meczu Legia-Napoli to goście z Włoch byli faworytami. Kursy przedmeczowe, tak jak widzicie, na Legię to mniej więcej 7, na Napoli około 1-4. Legia w dzisiejszej konfrontacji nie musiała za wszelką cenę wygrać. Każdy wynik inny niż porażka byłby traktowany miarą sporego sukcesu. Myślę, że Marek Gołębiewski remis brałby w ciemno, natomiast wiemy, jak to się skończyło. Jeżeli chodzi o zaprezentowany styl, to Legia nie miała się czego wstydzić do mniej więcej minuty 60, w którym naprawdę wyglądała dobrze. Fragmentami toczyła otwarty bój z Napoli, przypomnijmy, z liderem Serie A. Później natomiast, tak bardzo uogólniając, to już była zabawa w wykonaniu Napolitańczyków. Pierwsza połowa w wykonaniu wojskowych bardzo solidna, mądrze rozegrana. To była Legia jeszcze pachnąca, powiedzmy, sznytem Czesława Michniewicza, który zaszczepił w tej drużynie gen bardzo defensywnej gry głównie na kontratak z tymi mocniejszymi rywalami. Oczywiście miała bardzo dużo szczęścia, ja mówię jeszcze o tej pierwszej połowie, natomiast generalnie grała pewnie, nie można wiele zarzucić tutaj piłkarzom gospodarzy. Na duże słowa uznania zasługuje ten pan Mladenowicz, który przypomina wersję przed roku najlepszego wahadłowego w poprzednich rozgrywkach w tamtym sezonie. Czuł się świetnie, brał grę na siebie i robi to, co od niego wymagamy, czyli piłkarz na pozycji wahadłowego, który robi różnicę, który wchodzi w pojedynki 1-1 i radzi sobie z nimi bardzo dobrze, który odważnie wchodzi w pole karne. Przypomnijmy jedyną bramkę dla Legii, kiedy drybluje piłkarza Napoli i zagrywa ze spokojem i pewnością siebie do Emre'ego, który sytuację wykańcza. Druga połowa Legii mnie osobiście zaskoczyła. Nie widziałem wojskowych schowanych za podwójną gardą, ale jak grę równą z równym. Bolą bardzo stracone gole. Ja oczywiście mówię o stylu Legii jeszcze przed tymi straconymi bramkami. Natomiast jeżeli chodzi o gole dla Napoli, dwie bramki bezpośrednio z rzutu karnego. No i później już dwa gole pod koniec meczu, kiedy Legia rozbita na kolanach, bez wiary, bez pasji, bez takiej piłkarskiej złości i chęci udowodnienia czegoś sobie i zgromadzonym kibicom, którzy tak żywo kibicowali dzisiaj przy Łazienkowskiej. Trzeba też wspomnieć o Josue, czyli piłkarzu, który sprokurował oba rzuty karne. Sfaulował on przy pierwszej sytuacji Piotra Zielińskiego, właściwie pchnął. Sytuacja dość mocno kontrowersyjna moim zdaniem, natomiast sędzia odgwizdał tutaj rzut karny. Przy golu drugim dla Napoli to zachowanie absolutnie niepotrzebne, nieodpowiedzialne. Piłkarz na tym poziomie nie powinien tak się zachować. Mógł wiedzieć, że ma rywala na plecach. Przy wybiciu piłki trafia on piłkarz Napoli. No i tutaj mamy rzut karny. Piłkarz, który się wyróżnia wyszkoleniem technicznym na pewno w naszej lidze, momentami gra bardzo nieostrożnie, nieuważnie, często też krytykowany za brak grania prostej piłki, kiedy jest to potrzebne. Tak jak wspomniałem wcześniej, bramka trzecia i czwarta to już w wykonaniu Napoli czysta zabawa. Legia absolutnie bez żadnych argumentów. Bardzo szkoda tego wyniku. Wyniku, który mocno przekłamuje obraz meczu do minuty mniej więcej 60. Oczywiście rzućmy okiem na statystyki po tym spotkaniu, które są dla Legii brutalne. Na papierze wynik nie jest zaskoczeniem, tak jak wspomniałem wcześniej. Przed meczem również wielu oczekiwało zwycięstwa Napoli, może nawet wysokiego zwycięstwa, ale fakty są takie, że Legia przegrywa 1-4, na wyjeździe porażka 0-3. Tak wygląda na ten moment sytuacja Legii w grupie. Legia z 6 punktami na koncie, wyprzedziło ją właśnie Napoli, za plecami Leicester i Spartak, które są w trakcie rozgrywania czwartego spotkania. To tyle ode mnie na dzisiaj. Legia 1, Napoli 4. Wieczór zapowiadał się ciekawie, zwłaszcza, że dodamy, że pierwsza bramka padła dla zespołu Legii. Natomiast wiemy, jak to się skończyło. Dzięki za uwagę, do zobaczenia i pozdrawiam.